Moi drodzy, chciałbym zaprosić do takiej mojej autorskiej interpretacji książki Napoleona Hilla Myśl i bogać się. Tą interpretację nazwałem Gra o sukces. Gra o sukces, ponieważ finalnie wiele osób na świecie zastanawia się, zresztą ja też się zastanawiałem, czy coś takiego jak sukces jest możliwy dla każdego. Wiele osób myśli sobie, że kwestia sukcesu to jest kwestia ukończenia jakiejś tam właściwej szkoły albo bardzo często urodzenia się we właściwym miejscu, posiadanie właściwych rodziców lub urodzenia się w określonym kraju, a życie pokazuje nam, że jest wiele osób na świecie, które nie miały prawa osiągnąć sukcesu, a pomimo to stały się bardzo często milionerami, miliarderami, a więc było coś takiego, co zrealizowali, coś, co zrobili, co spowodowało, że ten sukces odnieśli. Oczywiście będę mówił dzisiaj o sukcesie w wymiarze materialnym. Nie chciałbym tutaj mówić o sukcesach w wymiarze duchowym czy w wymiarze, nie wiem, rodzinnym, bo to wszystko oczywiście jest bardzo ważne. Ja o tym też powiem, dlatego że tu nie chodzi o to, żeby mieć w życiu dużo pieniędzy, tylko żeby być szczęśliwym. I bardzo często finanse są taką miarą szczęścia, ponieważ finanse pozwalają nam być człowiekiem, który robi co chce. Czyli jest takie fajne powiedzenie: wszystko mogę, nic nie muszę. I w momencie, kiedy mamy zapewniony byt materialny, zaczynamy być człowiekiem. I teraz pytanie, jakim człowiekiem? No takim, jaką mamy naturę. Bardzo często duża ilość pieniędzy u złego człowieka powoduje, że on jest jeszcze bardziej zły i egoistyczny, a u dobrego, że jeszcze bardziej może realizować się. Więc nie chciałbym teraz poruszać tego dylematu natury, czy pieniądze są złe, czy dobre, bo pieniądze są neutralne, ale uważam, że lepiej je mieć, niż ich nie mieć. A więc porozmawiajmy na temat właśnie sukcesu w wymiarze właśnie takiego gospodarczego. Inspiracją do stworzenia gry o sukces był Napoleon Hill. Napoleon Hill, tutaj muszę opowiedzieć coś na temat autora tej książki. To jest w ogóle niesamowita postać, ponieważ Napoleon Hill w momencie, kiedy spotkał jednego z najbogatszych ludzi na świecie, to był Andrew Carnegie, to działo się około 100 lat temu. 100 lat temu w Ameryce, kiedy Napoleon Hill był jeszcze bardzo młodym studentem, o ile w ogóle student jest bardzo młody, po prostu był studentem, przyszedł do Andrew Carnegiego zrobić z nim wywiad. Zrobić wywiad do lokalnej gazety, bo wtedy Andrew Carnegie był jednym z bardzo bogatych, zamożnych osób w Stanach Zjednoczonych. Zresztą o majątku, który miał Andrew Carnegie, niech poświadczy fakt, że gdyby dzisiaj przeliczyć te dolary, które on miał, to miałby majątek warty 297 miliardów współczesnych dolarów, a więc prawdopodobnie byłby jednym z absolutnie najbogatszych ludzi na świecie. To, jak był bogaty, niech świadczy fakt, że był właścicielem stoczni portowych i właścicielem kolei w Stanach Zjednoczonych, więc był naprawdę bardzo, bardzo zamożnym. Ale nie tylko zamożnym był człowiekiem, ale był bardzo mądrym. Był też również altruistą, zresztą on ufundował największą bibliotekę narodową w Stanach Zjednoczonych. I Napoleon Hill przyszedł do niego i zadał mu pytanie dotyczące sukcesu. I wtedy Andrew Carnegie zadał pytanie Napoleonowi Hill, czy chciałby stworzyć coś w rodzaju takiego dzieła sukcesu. Napoleon Hill bardzo szybko po namyśle powiedział, że tak, chce to zrobić. Oczywiście Andrew Carnegie jeszcze go ostrzegł, powiedział: słuchaj, że to naprawdę zajmie ci sporo czasu, ale Napoleon Hill powiedział: jasne, jak najbardziej chcę podjąć wyzwanie. Wyzwanie polegało na tym, że Andrew Carnegie dał listy polecające, które otwierały niemalże każde drzwi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ gdy Andrew Carnegie poleca, to każda z osób otwiera drzwi i chce posłuchać
co Andrew Carnegie, dlaczego Andrew Carnegie zaproponował Napoleona Hilla jako osobę, z którą warto porozmawiać. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, jaką wykonał pracę Napoleon Hill. To, co zrobił, było naprawdę niebywałe, ponieważ przez mniej więcej 20 lat swojego życia Napoleon Hill porozmawiał z 500 najbogatszymi ludźmi ówcześnie żyjącymi. To był też taki jak Edison, Ford, wiele, wiele postaci, które odniosły sukces na scenie biznesu właśnie w ówczesnej Ameryce. Ale co jest ciekawe, to co robił Napoleon Hill, to było zadawanie tak naprawdę jednego pytania. Pytanie brzmiało, jak to się stało, że ty tutaj, mój drogi rozmówco, odniosłeś sukces. Jak to się stało? Tak? Co miało wpływ na twój sukces? I słuchajcie, niepojęte było to, że ci ludzie, pomimo że zajmowali się różnymi branżami, naprawdę to byli po prostu ludzie, którzy wykorzystywali każdą możliwą okazję do stworzenia sukcesu biznesowego, zawodowego, to pomimo że byli z różnych branż, mniej więcej mówili to samo. Mniej więcej, ponieważ okazało się, że Napoleon Hill wyszczególnił takich 13 rzeczy, które wspominali ci ludzie jako najbardziej istotne. Czyli jednym słowem, pomimo że ich było 500, to te osoby mówiły, że ważne jest to i te rzeczy powtarzały się u każdego z tych 500 osób. Co ciekawe, Napoleon Hill, bardzo dużo podróżując, rozmawiał z różnymi ludźmi, zrobił około 20 czy tam 25 tysięcy wywiadów z ludźmi, którzy żadnego sukcesu nie odnieśli. To byli po prostu przypadkowi ludzie, których spotkał na swojej drodze podróży. Również im zadawał pytanie, jak sądzicie, od czego zależy sukces. Zresztą również mógłbym wam zadać to pytanie, drogi tutaj oglądający, jak ty myślisz, od czego zależy sukces? I myślę, że miałbyś odpowiedzi. Twoje odpowiedzi, które jeśli nie będą różniły się od tych odpowiedzi, jak odpowiadali milionerzy, to prawdopodobnie prędzej czy później również osiągniesz sukces, ale jeśli będą różniły się od tych odpowiedzi, jakie mówili milionerzy, no to warto byłoby zastanowić się, czy nie warto byłoby przemyśleć jeszcze raz to, w jaki sposób masz w głowie poukładane. Bo zauważ, że osoby, z którymi rozmawiał Napoleon Hill, zarówno były bogate, a więc z tym ich przekonania doprowadziły ich do bogactwa, czyli ich przekonania, czyli to sposób myślenia, który przekładał się na sposób działania, tak, doprowadzał ich do wyniku. No i również z tymi ludźmi, którzy żadnego sukcesu nie odnieśli, on też również z nimi rozmawiał, no i oni mieli jakieś swoje przekonania, które ostatecznie też reprezentowały jakiś wynik, który różnił się. I teraz, co jest ciekawe, jestem osobą, która jest, wydaje mi się, zresztą zawsze tak o sobie sądziłem, że jestem osobą bardzo racjonalną, czyli bardzo podlegającą rozumowi, więc tytuł książki Myśl i bogać się absolutnie mi nie zachwycił, bo pierwszy raz, kiedy pomyślałem o tej książce, kiedy zobaczyłem książkę Myśl i bogać się, pomyślałem sobie, no to jest jakaś kolejna afirmacja, czyli leżę na tapczanie, myślę i bogacę się. Ja w takie rzeczy nigdy nie wierzyłem, że można po prostu myśląc stawać się bogatym. I myślę, że to jest niefortunny tytuł tej książki, bo osoba myśląca mogłaby tak właśnie pomyśleć. Natomiast tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o to, że cokolwiek robisz dzisiaj w swoim życiu, cokolwiek robisz to, ponieważ myślisz, że warto to robić. A w związku z tym to, co robisz, powoduje, że uzyskujesz jakiś rezultat. No i teraz w związku z powyższym, że rezultat wynika z działań, a działania z myśli, to książka Myśl i bogać się mówi, że jeśli będziesz myślał w sposób właściwy, to rozpoczniesz pewne działania zgodnie z tymi myślami i one doprowadzą cię do rezultatów. Rezultatów, które mam nadzieję, że chcesz, aby były jak najlepsze. I dlatego też pomyślałem sobie, ok, jeśli chciałbym być 501 osobą sukcesu, to co powinienem robić? To
powinienem zgodnie z matematycznym wzorem sprowadzenia tego równania właściwie tego dodawania do wspólnego mianownika, czyli tutaj muszę mieć w mianowniku 13, czyli powiedziałem sobie, ok, Gotowicki, jeśli chcesz odnosić sukcesy, to powinieneś po prostu zacząć dokładnie robić to, co 500 przed tobą, tych właśnie najbogatszych ludzi na świecie. Oczywiście to, co jeszcze mnie nurtowało, to jest, czy te 13 zasad, które przedstawił Napoleon Hill, zostały ułożone w sposób przypadkowy, a może nieprzypadkowy, czyli w sposób właściwy. Czyli pierwsza zasada jest nadrzędną, potem jest druga, trzecia, czwarta. Nie wiem, czy powinienem mówić zasady, ale generalnie, jak za chwilę zobaczysz, to mamy do czynienia z 13 punktami, które mają swój sens w swojej kolejności. I to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich moich 6 lat, to była po pierwsze głęboka analiza tych wszystkich zasad, a po drugie obserwacja, a po trzecie stosowanie. Czyli po pierwsze analizowałem pod kątem te zasady, czy one mają sens jako od 1 do 13. Po drugie obserwowałem ludzi, którzy osiągali sukcesy i którzy tych sukcesów nie osiągnęli, czy oni stosują się do tych zasad. No i po trzecie sam z obserwacji patrzyłem, czy realizuję te zasady. Efekt końcowy jest taki, że być może już mnie dobrze znacie, jeśli nie, nazywam się Piotr Gotowicki, jestem 11 lat w branży marketingu sieciowego. Pierwsze 2 lata w branży marketingu właściwie poświęciłem na naukę pokory, ponieważ nie osiągałem żadnego sukcesu, chociaż o nim marzyłem. Natomiast te 2 lata były takie, że robiłem wszystko po swojemu. Chociaż, żebyśmy mieli jasność, teraz nie będę mówił w obliczu tych 13 zasad o marketingu sieciowym, tylko o czymkolwiek w życiu robisz, ponieważ te zasady są uniwersalne. Natomiast ja je zastosowałem w marketingu sieciowym, w ostatnim czasie w soft marketingu. No i efekt był taki, że po zrozumieniu tego, że do tej pory moje życie wyglądało na zasadzie robię wszystko tak, jak wydaje mi się, że jest właściwe. No i po 16 latach życia tradycyjnego w tradycyjnym biznesie 3-krotnie bankrutowałem, nie rozumiejąc, dlaczego bankrutowałem. Potem rozpocząłem marketing, czyli kolejne 2 lata, czyli to było już 18 lat w mojej karierze i okazało się, że byłaby to kolejna moja porażka życiowa, bo stwierdziłem, że ta branża jest jak zwykle wszystko, co do tej pory robiłem, do bani, bo nie wyszło. I wtedy właśnie zrozumiałem, dzięki oczywiście Marii Kareon, jednej z niesamowitej literek z Meksyku, gdzie jej powiedziałem, że to, co robię, jest do bani, bo to nie działa, to ona wtedy popatrzyła na mnie i powiedziała, wiesz co, Piotrze, ty masz rację, a ja mam pieniądze. I wtedy, słuchajcie, to był ten pierwszy moment w życiu, w którym naprawdę bardzo mocno otrząsnąłem się, bo zrozumiałem, że cały czas kierowałem się w życiu pewną zasadą chcenia mieć racji. Tak? A więc w związku z tym miałem rację, a więc robiłem wszystko tak, jak wydawało mi się, że to powinno być. A więc zobaczcie, najpierw była myśl, która mówi, to trzeba zrobić tak. Tak? No i oczywiście te myśli doprowadziły mnie do działań, a działania do fatalnych wyników. I Maria Kareon uzmysłowiła mi, że nie warto w życiu mieć racji, warto mieć po prostu wyniki. I wtedy co ja zrobiłem? Jeszcze nieświadom tej książki powiedziałem sobie, Gotowicki, przestań sobie ufać, zacznij działać tak, jak działają ludzie sukcesu. A więc na celownik wziąłem sobie, w tym momencie biorąc pod uwagę, że jestem w branży marketingu, wziąłem sobie na celownik najlepszych ludzi sukcesu w tej branży. Moim takim jednym z idoli był Brick Hart, osoba, która zarobiła $500 milionów w branży marketingu i pomyślałem sobie, jeśli ten człowiek osiągnął tak wielki sukces w tym biznesie, to może po prostu zacznę się od niego uczyć. I zupełnie nieświadom wziąłem sobie wzorce,
które zacząłem stosować w życiu. Mało tego, nie tylko mówię teraz o wzorcach związanych z konkretnym modelem biznesu, ale również wzorce w postaci odpowiednich zachowań biznesowych, czyli zacząłem studiować naukowców, którzy udowadniali pewne tezy, tak jak zresztą Cialdini, Robert Cialdini, wywieranie wpływu na ludzi, który mówił, w jaki sposób ludzie funkcjonują, a więc od nich się uczyłem. Wziąłem sobie też pod uwagę Golemana, inteligencja emocjonalna, by zrozumieć, czym ona jest. A więc otoczyłem się mistrzami w różnych dziedzinach życia. Trochę nieświadomy, aczkolwiek jak teraz sobie popatrzę na to, to było najlepsza rzecz, która mi się w życiu przydarzyła, bo zacząłem uczyć się od mistrzów. I teraz w momencie, kiedy zacząłem pozyskiwać kompetencje mistrzów, moje rezultaty zaczęły być coraz lepsze. W ciągu kolejnych 6 lat od momentu, kiedy rozpocząłem marketing sieciowy, zbudowałem organizację ponad 8 tysięcy ludzi, a w ostatnie 4 lata, razem zresztą z moim partnerem, z Dietmarem, w zaledwie 4 lata zbudowaliśmy organizację ponad 20 tysięcy ludzi w soft marketingu. A więc w ekspresowym dosłownie tempie powstała olbrzymia organizacja, tylko i wyłącznie dlatego, że nie chodzi o jakiś cud, o jakiś talent, tylko o pewne działania właściwe dla danej branży. A więc, żeby nie przedłużać, bo chciałem tutaj przede wszystkim weryfikować, że tutaj książka Napoleona Hilla, Myśl i bogać się, to jest po prostu recepta na bycie szczęśliwym, bogatym człowiekiem. To ta moja interpretacja gry Gra o sukces jest niczym innym jak takim uwspółcześnieniem tego, co zrobił Napoleon Hill, dlatego że pewne punkty zamieniłem bardziej nazwy, uprościłem je ze względu na to, że czasy się na tyle zmieniły, że nie musimy tak jak 100 lat temu wymyślać jeszcze raz koła, czyli wymyślać branżę, bo wtedy faktycznie na przykład krok numer 3 w tym systemie to jest pojazd, czyli konkretna branża, a według oryginalnego kroku Napoleona Hilla to była inspiracja, czyli zainspiruj się czymś, abyś coś wymyślił. No i pomyślmy sobie, że 100 lat temu naprawdę nie było wielu, wielu branż albo wielu, wielu wynalazków, wielu rzeczy, które jeszcze nie funkcjonowały, a dzisiaj już są powszechne. Więc nie do końca dzisiaj chciałbym Wam polecać wymyślanie czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, bo szkoda życia, a raczej wejście w naśladownictwo pewnych rzeczy, które już zostały wymyślone i funkcjonują dla innych, a skoro funkcjonują dla innych, to mogą również zafunkcjonować dla Was. Dlatego idea gry o sukces jest ideą wejścia w tak zwane zdublowanie działań albo sklonowanie działań drugiego człowieka. I tutaj uwaga, jest taki haczyk. Okazuje się, że w trakcie, kiedy tworzyłem te dzieło gry o sukces, bo uważam, że to jest naprawdę genialne narzędzie, dowiedziałem się albo nauczyłem się, że nie chodzi tylko o to, żeby naśladować to, co robi jakiś człowiek, ale również, żeby się stać jak ten człowiek, stać się jak on. I to dlatego też w tej grze o sukces uwzględnione są elementy związane również z psychologią. I tutaj bardzo mi pomogło szkolenie, które odbyłem w ubiegłym roku. Nie wiem dokładnie, kiedy oglądasz to nagranie, więc powiem w 2019 z Mariuszem Szubą. Mariusz Szuba jest jednym z najznakomitszych coachów i nauczycieli, jak być coachem, bo zresztą razem z Dietmarem ukończyliśmy 2 takie szkolenia. Master NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne. Wbrew pozorom kiedyś miałem obawy, żeby mówić o tym, ponieważ neurolingwistyka kojarzy się raczej z manipulacją, co jest absolutną bzdurą, raczej z właściwym słuchaniem.
ponieważ neurolingwistyka mówi o tym, że mamy w głowie neurony, czyli pewne połączenia, które łączą się z językiem, lingwistyka, i w związku z tym człowiek mówi i wyraża swoje myśli i przekonania. I teraz aktywnie słuchając drugiego człowieka, można słyszeć, co mówi, i w tym momencie, kiedy słyszymy, co mówi, możemy wiedzieć, co on myśli. Czyli jaki sposób ma myślenia. Zobaczcie znowu, myślenie, które potem prowadzi do działań, a one do rezultatu. Ale co jest ciekawe, dało mi przede wszystkim to szkolenie olbrzymią siłę słuchania siebie, czyli świadomości swoich myśli, które prowadzą do czynów, a więc sam siebie łapię na tym, w jaki sposób myślę, by można to było korygować. A więc wszystko zaczyna się od myślenia, stąd neurolingwistyka to jest nic innego jak słuchanie myśli drugiego człowieka, a tak samo słuchanie swoich myśli. Ale drugim szkoleniem, które skończyliśmy razem z Dietmarem, to był Master Coach, czyli nic innego jak interwencja również, czyli kiedy słuchamy drugiego człowieka, potrafimy pokazać temu człowiekowi rzeczy, które warto byłoby zmienić w jego życiu. I tutaj szalenie ważny okazał się taki test, inwentaryzacja według wartości, poziomów wartości według Gravesa, dlatego że to wartości są niczym innym jak takim kompasem naszego życia. Czyli to poziomy wartości, które uznajemy w życiu, czyli to, co warto zrobić, powoduje, że robicie to, co dzisiaj robicie. Więc kiedy mówię teraz o grze o sukces, kiedy mówię o pewnym sposobie myślenia, działania, stawania się mistrzem, myślę o tym, że mamy się nauczyć robienia rzeczy, które robi nasz mistrz, ale również mistrzowskiego sposobu myślenia, czucia, reagowania. I co jest ciekawe, tego wszystkiego można się nauczyć. To absolutnie, jeśli ktoś mówi, ja nie potrafię, to już jest jeden krok przed zwycięstwem, dlatego, bo nie potrafię, drugim przeciwstawnym słowem jest potrafię, czyli nie umiem, więc mogę się nauczyć. I tutaj akurat absolutnie talent jest przeceniany i podczas tej całej sesji, która będzie prawdopodobnie z powodu długości pocięta na kawałki, ale zachęcam ją do obejrzenia jej w całości, do zrozumienia, jaką ona niesie wartość. Dostaniecie wszystkie odpowiedzi, dlatego też uważam i to podkreślam, że ludzie nie odnoszą sukcesu tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Pierwszy powód to nie wiedzą, jak go odnieść, a więc ten powód za chwilę odchodzi w zapomnienie, bo dostaniecie konkretny schemat działania, ale jest też drugi powód, wiedzą, co należy robić, ale nie robią tego, co trzeba, i przykro mi, ale jeśli nie zrobicie tych rzeczy, które tutaj są wspomniane, no to pomimo, że macie wiedzę, plan tajemny, to i tak nic się w waszym życiu nie wydarzy, bo musi być działanie. Po prostu działanie działa i koniec, kropka. Nawet Cyceron kiedyś powiedział, że umiejętność robienia wynika z robienia, a więc trzeba robić pewne rzeczy, ale też znam drugie powiedzenie, nie trening czyni mistrza, a mistrzowski trening czyni mistrza, czyli nie o to chodzi, jak długo coś robicie w swoim życiu, tylko kto was uczył. A więc moi drodzy, zapraszam was do gry o sukces, gry, która swój finał ma na mecie, i na mecie jest to życie, o którym być może marzycie, być może je macie, jeżeli tak, to wam tylko gratuluję, ale jest to do osiągnięcia przez, myślę, że każdego, niemalże każdego człowieka, który po pierwsze zna plan, a po drugie wykonuje go. A więc jak wygląda te 13 kroków? Ja tylko przez nie przebiegnę, a więc wszystko zaczyna się od twojej motywacji. I teraz bardzo często są ludzie zmotywowani. Ja myślę, że mało kto z nas nie ma marzeń, ale bardzo często nie podejmujemy żadnych kroków, ponieważ nie wierzymy, że jesteśmy w stanie je zrealizować.
Dlatego ten pierwszy i drugi punkt troszeczkę w tandemie jadą, czyli bardzo silna motywacja powoduje, że nawet jeżeli mamy mniejszą wiarę w siebie, to i tak działamy. Jak mamy słabą motywację, to potrzebujemy silniejszą wiarę w siebie. Następnie wybieramy sposób działania, czyli idziemy do pracy, otwieramy biznes, wchodzimy do marketingu, a więc, nie wiem, malujemy, śpiewamy, a więc sposób na wykonanie naszego marzenia, czyli to jest tak zwany pojazd. Następnie uczymy się tego, co robimy. Tutaj jest prosta sugestia, że jeśli wybrałeś właściwy pojazd, to znajdź mistrza kierownicy, czyli znajdź osobę, która robi po mistrzowsku to, co ty chciałbyś robić, tak? Czyli jeśli chciałbyś śpiewać, to idź na kurs do kogoś, kto osiągna największe sukcesy w tej dziedzinie. Jeśli chcesz, nie wiem, wspinać się na Mount Everest, to idź do kogoś, kto już był tam parę razy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcesz nauczyć się grać w tenisa, to weź sobie nauczyciela, który jest mistrzem. A więc zobaczcie, to jest mistrz kierownicy. Następnie synchronizacja, czyli przebywaj z tym mistrzem tak długo, aż stanie się jak on. Zobaczcie, jak kiedyś były tworzone zawody, czeladnik, tak? Czyli przychodził uczeń do czeladnika i tam z nim przebywając uczył się i stawał się mistrzem, bo przejmował jego wszystkie umiejętności, ale uwaga, bardzo często również i cechy, ponieważ przebywając tak długo z jakimś człowiekiem, zaczynamy nim przesiąkać, kto z kim przystaje, takim się staje. Ale żeby to wszystko się mogło zadziałać, trzeba zaplanować działania, czyli trzeba sobie mieć dobry plan, co na początek, co później. Oczywiście to trzeba wszystko wcielić w życie, czyli zacząć działać. Następnie wytrwać, czyli trzeba wytworzyć w sobie nawyki wynikające z tego działania, by te działania robić w sposób lekki, wręcz taki automatyczny, no i dobrze je robić, tak? Synergia, czyli otoczyć się ludźmi, którzy mają kompetencje, których być może nigdy nie będziemy mieli, gdybyście powiedzieli: Piotrze, śpiewaj, to uwierzcie mi, że to byłaby ostatnia rzecz, którą byście chcieli w życiu usłyszeć, a więc wiemy na przykład, że ja nie będę piosenkarzem, ale mógłbym, jakbym chciał, zarabiać w branży muzycznej, bo mógłbym na przykład zrzeszyć ludzi, którzy śpiewają, ale na przykład nie znają się na biznesie i na przykład oni by nagrali płytę, a ja bym ją po prostu sprzedał. Tak wygląda bardzo często właśnie dużo różnych biznesów, gdzie osoby, które robią biznesy, nawet się na nich nie znają dosłownie, ale potrafią po prostu robić biznes, bo synergia to jest znalezienie wspólnego mianownika z ludźmi, którzy potrzebują to, czego co ty masz, a oni mają to, czego ty nie masz, i znalezienie takiego wspólnego biznesu. Wsparcie, czyli ktoś, kto pomoże. Pozytywne nastawienie, czyli wieczny optymizm. Zobaczcie, wszystko znowu jest w naszym umyśle. A propos umysł pod kontrolą, to mózg, który mamy, jest wspaniałym narzędziem, ale też jest odpowiedź, dlaczego wielu genialnych ludzi nie odnosi życiowych sukcesów. Okazuje się, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że przede wszystkim chroni nas przed bólem, dąży do tego, abyśmy przetrwali, a więc skupia się na niebezpieczeństwach. I no niestety jeden z moich mistrzów, na szczęście, którego trafiłem po drodze, powiedział: mądrość budzi wątpliwość, co oznacza, że ludzie mądrzy wątpią, ponieważ ludzie mądrzy myślą o tylu rzeczach, które mogą się stać, że bardzo często myślenie o tych rzeczach paraliżuje ich działanie. Natomiast często ludzie prości nie myślą, działają, nie wiedzą, że się nie dało i coś robią. I teraz nie chodzi o to, żeby robić głupoty w życiu, ale żeby czasami właśnie temu naszemu umysłowi powiedzieć: słuchaj, daj sobie spokój, pozwól mi działać, dziękuję, że mnie ostrzegłeś o grożących niebezpieczeństwach, ale może to się nie wydarzyć. No i oczywiście ostatni punkt to jest misja życiowa. W życiu się liczy podróż, a nie jej cel. I tutaj, słuchajcie, mógłbym powiedzieć właśnie, żeby warto zastanowić się, żeby robić to w życiu, co finalnie będzie nas cieszyło, czyli nie tylko będzie nas doprowadzało do tego, że będziemy mieli więcej, załóżmy, pieniędzy, bo chcemy robić biznes, ale to, co naprawdę będzie nam sprawiało radość robienia.
bo chodzi bardzo często o to, aby robić, a nie zrobić. Chodzi o to, że to kiedyś nie rozumiałem, jak to było z tym króliczkiem. Chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać, bo radość z gonienia króliczka, czyli ta zabawa, jest najważniejsza, a więc w życiu się liczy podróż, a nie cel. Ja wiem, że to brzmi bardzo, tak można powiedzieć, pompatycznie, niemniej jednak później zastanowicie się bardzo często nad tym, dlaczego ludzie tak szybko się wypalają, ponieważ żyją celami. Założyli sobie pewien cel, cel zrealizowali i jest taka deprecha. Co dalej, tak? No co, kolejny cel? No dobra, no ale kolejny cel, co w międzyczasie? W międzyczasie niezadowolenie, bo nie mam tego, czego, co bym chciał mieć? No nie, właśnie chodzi o to, żeby cieszyć się każdą chwilą w swoim życiu, żeby żyć dniem dzisiejszym. I tak jak zresztą fajnie powiedział kiedyś Bączek, jeśli chcesz być szczęśliwy, to po prostu bądź. Bo szczęście to jest decyzja, decyzja. No i teraz wiem, że być może sobie myślicie, bo może macie jakieś różne tarapaty typu niespłacony kredyt, typu utrata pracy, typu komornik i tak dalej, ale pamiętajcie, że to wszystko to jest wynik. Wynik, do którego doprowadziliście poprzez, uwaga, działanie lub brak działania. Bo bardzo często ktoś powiedział, ja nic nie zrobiłem. Ja mówię, i właśnie dlatego masz problem, bo nic nie zrobiłeś, a powinieneś. A więc, moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do gry o sukces i do omówienia każdego z tych elementów osobno. I każdy z tych elementów będzie miał olbrzymie znaczenie, ponieważ są to jakby kolejne elementy układanki. Jedyne dwie rzeczy, dwa kroki, motywacja i wiara w siebie, idą w bardzo mocnym tandemie, a więc od tego zacznę. I ta pierwsza część będzie właśnie związana z tymi dwoma pierwszymi krokami gry o sukces.